Redakcję Arendo.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Jak na członków grupy etnicznej, która jest powszechnie znana jako fanatycy Heroes 3, mam wrażenie, że nawet jeśli ktoś spędził setki godzin przemierzając swoimi bohaterami niezbadane krainy, tocząc legendarne bitwy i zdobywając potężne miasta Erafi, to z jakiegoś powodu grono, które postanowiło wgryźć się jakoś głębiej w lore czy historię serii, jest już znacznie, znacznie mniejsze. Wystarczy wspomnieć, że Kriganie pełniący rolę diabłów i demonów w trójeczce to w rzeczywistości kosmici, a walczące z nimi anioły to zaawansowane roboty, i wielu graczy z 20-letnim stażem łapie się za głowy. Wydawać by się mogło, że do podobnego dysonansu poznawczego dochodzi w momencie, w którym okazuje się, że seria Heroes of Might and Magic nie jest w 100% oryginalna, a garściami czerpie z innej marki, często i niesłusznie uważanej za klona samych Heroesów. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy naprostować lata niesprawiedliwości i opowiedzieć obszerniej o oryginalnym King's Bounty. King's Bounty jako gra zrodziła się w głowie jednego bardzo kreatywnego człowieka. Postać Johna Van Kanegema powinna bowiem być znana każdemu fanowi Heroesów. To on właśnie w 1984 roku w wieku zaledwie 20 lat założył kultowe studio New World Computing, a dwa lata później wydał swoją pierwszą grę fabularną Might and Magic The Secret of the Inner Sanctum, czyli pierwszą pozycję w uniwersum mocy i magii. Po sporym sukcesie, dwa lata później pojawił się sequel, również zbierając pochlebne opinie i niejako cementując przyszłość deweloperów z serią Might and Magic. I mimo, że nie były to jedyne gry powstające w studiu, to od swojego początku w 1984, przez przejęcie przez 3DO w 1996, aż do ogłoszenia bankructwa i wykupienie przez Ubisoft w 2003, New World Computing wypuściło przeszło 30 gier i rozszerzeń czerpiących ze świata Might and Magic. A John Van Kanegem przyłożył rękę do większości z nich jako designer bądź producent, w tym zarówno do naszych ukochanych Heroesów, jak i ich protoplasty King's Bounty. Wydany ostatecznie w 1990 roku na DOSa, C64 i Amigę, a rok później na Sega Mega Drive, King's Bounty był ciekawą wariacją na temat strategii i RPG. Sporo też czerpał z doświadczenia zespołu wypracowanego przy ostatnich dwóch odsłonach Might and Magic, podobieństwa można zauważyć choćby w samym interfejsie. Grę rozpoczynamy od wyboru naszego bohatera z puli czterech dostępnych na start. Rycerza, paladyna, barbarzyńcy oraz czarodziejki. Różnice pomiędzy klasami najbardziej odczuwalne są w trzech aspektach. Rozmiarach dostępnych armii określanych przez zdolność dowodzenia, liczbę oraz siłę czarów, z których mogą korzystać oraz szybkość, z jaką awansują w dostępnych im rangach. Wspomniane rangi zresztą to tak naprawdę jedynie szybsza droga do większej puli wojsk i czarów, a zdobywamy je pokonując kolejnych złoczyńców. Zatem po kolei. Rycerz może poszczycić się całkiem dobrym dowodzeniem na start oraz najlepszymi wojskami. Nie najgorzej też radzi sobie z magią, ale najwolniej pnie się po szczeblach kariery. Paladyn czerpie właściwie po trochę z każdej klasy, nie będąc w niczym najgorszym, ale podobnie w niczym najlepszym. Barbarzyńca startuje z najmniejszą pulą złota i właściwie zupełnie nie nadaje się do czarowania, za to w porównaniu z innymi błyskawicznie awansuje i bardzo szybko może gromadzić potężne armie. I na koniec czarodziejka, która co prawda szczególnie na początku posiada mizerne wojska, to nadrabia to najmocniejszą magią oraz sporą sakiewką. Generalnie utarło się, że ze względu na szybką progresję i brak zmartwień o magię, to barbarzyńca jest najłatwiejszą klasą na start, zaś czarodziejka najtrudniejszą, bo we wczesnych etapach gracz musi się mocno nakombinować, jak przetrwać nawet najprostsze bitwy. Przechodząc zaś do rozgrywki. Po wyborze i nazwaniu naszego bohatera wkraczamy z dumnie podniesionym czołem do świata gry. Naszym zadaniem jako Heroesa na usługach króla Maximusa jest odzyskanie Berła Porządku ze szponów sił chaosu pod wodzą Arecha Smoczego Oddechu. Co jednak ważne, starcie z samym Arechem nie jest obowiązkowe, aby ukończyć grę, o czym powiemy sobie dokładnie później.
Kluczowe natomiast jest znalezienie berła w określonym limicie czasowym, narzucanym nam przez wybór trudności gry. Rozpoczynamy w pobliżu zamku króla Maximusa, gdzie możemy uzupełnić nasze wojska, choć na początku dostęp mamy jedynie do najbardziej podstawowych jednostek, jak milicja, łucznicy czy pikinierzy. Kolejne, jak kawalerie czy rycerzy, odblokowujemy również wraz z kolejnymi rangami w królewskiej hierarchii. Jako że jest to główne miejsce, gdzie możemy uzupełniać nasze straty bez limitu, tak długo jak mamy gotówkę, oraz jedyne, gdzie możemy prosić o audiencję u króla, by piąć się w hierarchii, będziemy odwiedzać ten zamek stosunkowo często. Jak w Herosach, jednostki dzielą się tutaj według podobnego klucza. Mają zatem, nazwijmy to, poziom bojowy od 1 do 5, gdzie im lepsza jednostka, tym droższa i tym więcej potrzebuje punktów dowodzenia. Do tego dochodzi także pochodzenie. W tym wypadku do wyboru mamy zamek, równiny, las, wzgórza oraz lochy. I tak dla przykładu w zamku możemy rekrutować wspomnianych łuczników, kawalerię czy rycerzy, na równinach chłopów, wilki, nomadów, a w lesie gnomy, elfy czy druidów. Grając w klasyczne Herosy można by to łatwo rozróżnić na podstawie zamków. Tutaj jednak mamy wyłącznie jeden zamek, w którym możemy rekrutować wojska. Pozostałe miejsca są rozsiane po mapie i pozwalają na zaciąg wyłącznie pojedynczego rodzaju oddziałów, więc skompletowanie armii innej niż zamkowa może być wyzwaniem. Warto to jednak rozważyć, bo jednostki takie jak smoki, trole czy demony mogą poszczycić się statystykami i zdolnościami daleko odbiegającymi od poczciwych rycerzy. Po odwiedzeniu zamku i zebraniu początkowej armii możemy ruszyć na pierwsze przygody. To oznacza zwiedzanie mapy, potyczki ze szwędającymi się po okolicy oddziałami i zbieranie skrzynek ze złotem. Brzmi znajomo, prawda? Prędzej czy później trafimy również do pierwszego miasta, o co nie jest trudno, bo jedno znajduje się tuż przy twierdzy króla Maximusa. W miastach możemy zakupić sprzęt oblężniczy, wynająć łódź, kupić czary, czy posłuchać plotek na temat siły wojsk stacjonujących w pobliskich warowniach. Pełnią one jednak jeszcze jedną bardzo ważną rolę. To tam otrzymujemy kontrakty na złoczyńców, których pokonanie jest niezbędne do postępu w grze. Po pierwsze, jak już wspomnieliśmy, od tego zależeć będzie nasza ranga, ale co równie istotne, po pokonaniu takiego bossa odkrywa nam się jeden kafelek specjalnej układanki, skrywającej miejsce ukrycia, perła porządku. Podobny efekt daje znajdowanie rozsianych po świecie artefaktów. I wiem, że coś wam już to przypomina. Dzięki podobnej sztuczce z pomocą specjalnych obelisków w Herosach można było znaleźć tak zwanego Graala. Szczęśliwie, z gry na grę pozycja wrogich wataszków oraz umiejscowienie berła zmienia się, dlatego każda rozgrywka jest nieco inna i chcąc nie chcąc musimy zaangażować się w potyczki, żeby odkryć dość wskazówek co do koordynatów ukrycia artefaktu. W tym celu przyjdzie nam przemierzyć 4 kontynenty, odwiedzać miasta oraz zamki i oczywiście eliminować kolejnych wrogów króla Maximusa. Pokonywanie wszystkich nie jest jednak konieczne. Mając dobrze zbadane mapy oraz dostatecznie dużo odkrytych kafelków, bez większych problemów można określić, gdzie znajduje się kryjówka, w ten sposób zwycięsko kończąc grę. Według dzisiejszych standardów King's Bounty jest stosunkowo krótką pozycją, szczególnie patrząc z perspektywy współczesnych RPG-ów i strategii. Bez większych problemów przejdziemy ją w mniej niż 10 godzin i to z nauką wszystkich mechanizmów od podstaw. Większym wyzwaniem może okazać się znalezienie legalnej kopii gry. Na internetowych aukcjach zarówno dyskietki jak i kartridże z nią potrafią osiągać całkiem pokaźne ceny. Ale nie ma co tracić nadziei. Gra zaszyta jest również na większości płytek z Heroes of Might and Magic 1. Alternatywnie powstał również jej remake, wydany pod bardzo mylącym tytułem Heroes of Might and Magic Quest for the Dragonbone Staff i to na najdziwniejszej z możliwych platform, bo nie na PC-tach, a na PlayStation 2. Czy warto zagrać dzisiaj w ten przeszło 30-letni tytuł? Naszym zdaniem warto jak najbardziej. Mimo swojej prostoty i konieczności sterowania wyłącznie za pomocą klawiatury, oryginalny King's Bounty pozostaje szalenie grywalny i każda osoba uważająca się za fana Herosów powinna doświadczyć na własnej skórze, jak długą ścieżkę przeszła ta seria.
A miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjdzie nam się nią cieszyć w pełnej glorii i chwale. Z tym gorącym życzeniem Was zostawiam. Do usłyszenia. Cześć!